sytuacji myśmy minimalnej to nie zaliczać dodatków za przedstawiali. Godziny nocne. I to też w tym projekcie już nowym, poprawionym ze strony rządowej się znajdzie. Radia kończy. Są też tam jeszcze inne uwagi w ramach jeszcze jakichś konsultacji z partnerami społecznymi. Będziemy to w przyszłym tygodniu wyjaśniać, ale dla mnie najważniejsze jest to, że wydawało się, że w tych sprawach społecznych bardzo trudno o kompromis, a tutaj udało się zawrzeć kompromis z pracodawcą i związkom zawodowym. Czyli rozumiemy, że te członkowie strony społecznej, rady, związki zawodowe, jak pan minister tak mówi, i pracodawcy przyjmują i dają taki długi okres negocjacji dla partnerów społecznych w tym dialogu autonomicznym, czyli dwóch stron. Uważamy, że jeżeli kompromis zawarty, to rząd go uszanuje, bo też bardzo wskazamy na sprawę dialogu i to jest też ważne, że jest porozumienie, to strona rządowa też tutaj do tego się pozytywnie odnosi. To jest propozycja rządowa, no i pytanie, kiedy wejdzie w życie ten konkretny zapis ustawy już? Myśmy w projekcie rządowym proponowali 1 września, teraz to będzie 1 stycznia 2017. Dlaczego przesunięcie? Przesunięcie na ten kompromis, że likwidujemy zaliczania do płacy minimalnej kwestii dodatku nocnego, czyli ta płaca minimalna jest 12 zł, do tego nie będzie się liczyło dodatku za godziny pracy nocnej i również będzie ta kwota od 1 stycznia już waloryzowana, czyli to nie będzie od 1 stycznia kwota 12 zł, tylko to będzie kwota 12 plus. O ten wskaźnik, który zostanie wynegocjowany jeszcze w tym roku dotyczący płacy minimalnej. Panie ministrze, jeszcze mam jedno pytanie o sprawę bezrobocia w Polsce, bo już spadło, a pani minister, szefowa ministerstwa zapowiedziała, że może spaść jeszcze do 7%, bo już gdzieś mówi się o 3%. Czy no to też w tej chwili to bezrobocie jest najniższe w ogóle od kilkunastu lat, jeśli chodzi o ten poziom w marcu, bo to jest na poziomie 10%, spadło 30, czyli to jest 30 mniej, a w stosunku do ubiegłego roku 1,5% niższe bezrobocie. Ale to tak jest w dalszym ciągu ponad 1 600 000 osób bez pracy. Mamy nadzieję, że teraz te kolejne miesiące, bo to zawsze te zimowe miesiące są najtrudniejsze, to bezrobocie będzie spadać, ale mamy też świadomość, że bezrobocie jest mocno zróżnicowane, gdzie są województwa czy miasta, gdzie to bezrobocie jest na niskim poziomie, a są też, gdzie to bezrobocie jest powyżej jeszcze 20%. Te instrumenty, które wdrażamy w życie od początku roku, czyli na formy aktywne wsparcia dla pracowników, dla poszukujących pracy, przynoszą efekty, choćby z tego tytułu to bezrobocie jest niższe. O ile ono spadnie, to tutaj trudno tak jednoznacznie przesądzić, ale na pewno to bezrobocie będzie jednocyfrowe w skali kraju. To, o czym mówiła pani minister, też odnosiliśmy się do sytuacji, gdyby została wprowadzona zmiana dotycząca składki zdrowotnej, którą teraz część bezrobotnych się rejestruje ze względu na ubezpieczenie zdrowotne. Jeżeli to ubezpieczenie zdrowotne, a to zapowiada minister Radziwiłł, byłoby powszechne, czyli nie trzeba byłoby, że tak powiem, się iść do urzędu rejestrować tylko ze względu na składkę zdrowotną, to wtedy jest szansa, że to bezrobocie jeszcze co najmniej o 2-3 punkty procenty byłyby niższe. A kwestia rejestracji osób bezrobotnych, jeżeli chodzi o lekarza, no, o służbę zdrowia, bo tutaj też pytanie, czy będzie przygotowywany jakiś projekt przez ministra Konstantego Radziwiłła związany z ubezpieczeniem zdrowotnym, bo przewidujący, że nie trzeba będzie rejestrować się jako bezrobotny, by uzyskać tytuł do bezpłatnej opieki zdrowotnej. To pan minister zapowiada. Mamy nadzieję, że ta zmiana będzie w miarę szybko, bo ona ureguluje tę sytuację, o której mówimy, że nie trzeba będzie iść do Urzędu Pracy, żeby zarejestrować się, żeby zdobyć bezrobocie. Czyli pomysł pana ministra Radziwiłła jest taki, że wszyscy uprawnieni zgodnie z konstytucją no mają prawo do tej pierwszej podstawowej opieki zdrowotnej.
Tak jest też zapis konstytucji, czyli cały ten proceder sprawdzania. Czyli pomoc ludziom, którzy naprawdę są w potrzebie, bo ci, którzy nakradli pieniądze, to mają te pieniądze, a to tu, a to tam, w rajach podatkowych sobie pójdą do lekarzy za wielkie pieniądze i się leczą. A ci, którzy nie nakradli tych pieniędzy, to tam gdzie pójdą się leczyć? Bardzo dziękuję za rozmowę, panie ministrze. Szczęść Boże. Bardzo dziękuję, szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie. Dziękujemy. Naszym gościem był pan Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Także Radio Conchita.